Kochani, pozdrawiam Was z Madery, przepięknej wyspy wiecznej wiosny na Atlantyku, portugalskiej wyspy. Jestem tutaj po raz szósty w swoim życiu, ale po raz pierwszy w tak szczególnych warunkach pandemii zdecydowałem się na tę Maderę, ponieważ tutaj bardzo dobrze płuca oddychają, tu jest bardzo dobre powietrze, dlatego w 30 roku, kiedy na gruźlicę zachorował Józef Piłsudski, naczelnik państwa, marszałek Piłsudski, który ma tu zresztą pomnik, jutro postaram się to utrwalić, pomnik upamiętniający jego pobyt tutaj właśnie na Maderze, ale nie o tym chciałem mówić, ponieważ naprawdę podejmowanie wyjazdu turystycznego teraz w okresie pandemii jest bardzo sporym, ryzykownym przedsięwzięciem. Trzeba bardzo uważać, trzeba wiedzieć, czy zna się ten teren. Ja między innymi dlatego tutaj przyjechałem. Jestem szósty raz. Zawsze było tutaj sporo ludzi. Teraz jest bardzo mało. W hotelu, w którym jesteśmy, obłożenie jest 4,7%. W związku z czym pozamykali, miało być 5 restauracji. Pamiętam, jakie były tutaj różnorodne restauracje. Jakie tutaj były piękne występy muzyki fado. No, ten hotel tętnił. A teraz jest nas kilku staruszków. Chyba naliczyliśmy gdzieś 30 osób, czy może 30 par. Ale wczoraj mi tu kierownik powiedział, że obłożenie jest 4,7% i dlatego te restauracje pozamykali, bo nie opłaca się otwierać kuchni dla tak małej liczby gości. Jest to wszystko zrozumiałe. Musimy się wszyscy nastawiać do nowej rzeczywistości i nie oczekiwać luksusów, tylko że powinniśmy być o tym informowani. Jeżeli byście Państwo chcieli przylecieć w tej chwili na przykład przez TUI, tak jak ja to zrobiłem, do hotelu Eden Mar, to wszystko będzie tak, jak ja chciałem już 2 miesiące temu. Wszystko, co ustaliłem w umowie. A ten hotel Eden Mar, tam, który w tle jest, zaraz, gdzie on tam w tle jest, to po prostu został zamknięty i remontują, bo bardzo słusznie tutaj Portugalczycy postępują, że skoro nie ma turystów, no to trzeba remontować, bo przecież pandemia wiecznie trwać nie będzie, a hotele powinny się odświeżyć, bo były ponad wszelką miarę używane przez całe lata. No i to jest zrozumiałe. Dostaliśmy w innej części hotelu, dostaliśmy zresztą o wiele lepszy, powinniśmy się cieszyć, bo dostaliśmy apartament, no aż wstyd powiedzieć, no, z dwiema sypialniami, trzema łazienkami, z kuchnią. Co tam jeszcze? Z dwoma living roomami, więc tutaj mógłbym całą rodzinę zabrać, tylko że nikt nas nie uprzedził o tym. I tak jest dalej. Jak będziecie Państwo chcieli w najbliższym czasie, na przykład 6 marca, czy tam po co tydzień wylatują z Warszawy samoloty na Maderę, która, mówię, jest wyspą wiecznej wiosny, i o wspaniałym atlantyckim powietrzu, które leczy płuca. A choroba ta COVID to jest głównie choroba płuc. Więc jak się udało, jak się uda, to warto wyskoczyć. Tym bardziej, że żądają przedtem badania. I to dobrze, bo przynajmniej 72 godziny przed wylotem wiedziałem, czy jestem zdrowy, czy jestem chory. Okazało się, że ja i moja małżonka, ona z COVID wypowiada się negatywnie. Więc tylko taka uwaga, że żeby wreszcie biura podróży, ale to przede wszystkim TUI tutaj obsługuje, żeby
informowały, jaka jest sytuacja tutaj na miejscu, żeby człowiek przez pierwsze dni nie zajmował się logistyką. I dopiero po kilku interwencjach mojej opiekunki, pani Marioli Krzyżaniak z Poznania, z biura Hit Holiday, po kilku interwencjach dopiero łaskawie przyszedł tutaj pracownik i wyjaśnił mi, że sytuacja jest szczególna, że dlatego od kilku dni jem owoce morza, a od dzisiaj będę jadł tylko dania włoskie, ponieważ może być najwyżej otwarta jedna restauracja, bo dla tylu osób się nie opłaca. Zresztą hotele obok są pozamykane i słychać też ciągłe wiercenie, prace remontowe. Ulice są remontowane. To jest bardzo rozsądne działanie. Ja mimo wszystko polecam tę Maderę i jestem zachwycony z pobytu tutaj. Jest trochę chłodnawo, bo w ogóle na Atlantyku, nawet na Wyspach Kanaryjskich pod koniec lutego, na przełomie lutego i marca jest ten wiatr, no ale 22 stopnie w cieniu w ciągu dnia, a jak tylko słońce mocniej zaświeci, no to mamy tutaj 28 przynajmniej. Wieczory są chłodnawe, ale i tak jakieś 17-18 stopni na tarasie jest do wytrzymania, szczególnie przy dobrym portugalskim winie. Pozdrawiam Państwa. Postaram się jeszcze coś nagrać. Nie wiem, ja tak nie lubię tych nagrywań, ale poczułem się, żeby coś opowiedzieć od siebie, a to pisanie jest męczące. Pozdrawiam serdecznie z Portugalii, z Madery. Na Maderze świeci słońce tej cholerze. Tak pisały przedwojenne gazety, kiedy rok tutaj prawie spędził nasz naczelnik państwa, marszałek Józef Piłsudski. Do zobaczenia w kraju.